10 największych węży na świecie. Apodora papuana, czyli pyton papuaski, występujący w Nowej Gwinei. Obecnie nie jest rozpoznawalnym podgatunkiem. Jest to duży wąż, dorosły osobnik, potrafi osiągnąć długość ponad 5 metrów. Nie są one jednak tak ciężkie jak inne pytony, ważą nie więcej niż 22 kg. Znane są z możliwości zmiany koloru, chociaż dokładny mechanizm i przyczyny tego nie są w pełni zrozumiane. Kolor podobno zmienia się, gdy wąż jest poruszony. Wąż ten może być oliwkowo-zielony, ciemno-oliwkowy, żółto-musztardowy bądź czarny. Anakonda ciemna, gatunek węża z podrodziny Boa w rodzinie dusicielowatych, zamieszkuje Brazylię. Kolor tego węża jest zazwyczaj oliwkowo-brązowy z dużymi owalnymi plamami w czarnym kolorze, ułożonymi w dwóch rzędach wzdłuż grzbietu. Ten gatunek jest bardzo podobny do anakondy zielonej, może mierzyć nawet 4 metry, a największa miała 5,5 metra. Anakonda ciemna żywi się małymi ssakami, ptakami oraz gadami. Poluje głównie nocą, zabija swoje ofiary, topiąc je lub dusząc w wodzie. W 1987 roku gatunek ten był niemal wytępiony, jednak dzięki pomocy ogrodów zoologicznych oraz przyrodników uratowano go. Boa dusiciel, gatunek węża ze rodziny dusicieli, jeden z przedstawicieli podrodziny Boa, prawdopodobnie najbardziej znany z dusicieli. Jego wizerunek został rozpowszechniony w literaturze i filmie, mimo utrwalonej przez nie opinii, nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Jeden z częściej hodowanych węży w domach jest gatunkiem poważnie zagrożonym wyginięciem. Niektóre podgatunki zostały prawie doszczędnie wytępione. Jest stosunkowo duży, o krępej budowie. Ciało osiąga największy obwód w okolicy połowy długości. Dorasta w zależności od podgatunku i populacji do 3-4 metrów, jednakże zdarzają się dużo większe. Samice są zazwyczaj o 50 cm dłuższe od samców, osobniki hodowlane w niewoli bardzo rzadko osiągają długość 3 metrów. Najczęściej nie przekraczają 2,5, co jest m.in. skutkiem częstego chowu wsobnego spokrewnionych osobników. Większa część Ameryki Środkowej i Południowej jest zajęta przez te węże, od północnego Meksyku po środkową Argentynę. W naturze poluje na niewielkie ssaki, ptaki, płazy, gady, a nawet ryby. W warunkach terraryjnych karmiony jest szczurami, chomikami, świnkami morskimi, królikami i kurczętami. Trawienie zajmuje mu kilka dni, czas ten wąż spędza w ukryciu. Jest aktywny, nocą dzień spędza w kryjówkach. Anakonda żółta, zwana też anakondą paragwajską. Gatunek węża z rodziny dusicieli występujący w Ameryce Południowej, głównie w Argentynie, Brazylii, Boliwii, Paragwaju i Urugwaju. Mniejszy krewniak anakondy zielonej, podobnie jak inne anakondy, jest gatunkiem ziemnowodnym. Jest to dość masywny wąż, głowa wąska, słabo wyodrębniona od reszty ciała. Wielkość anakondy żółtej sięga około 3,5 metra, czasami się mówi o 4 metrów, jednakże pamiętajmy, że jest to średnia długość. W rankingu, z którego korzystam, wąż ten trafił na dość wysokie miejsce, jeśli chodzi o wszystkie węże. Gatunek ten jest podobny do węży boa. Jak u reszty dusicieli, polowanie polega na pochwyceniu ofiary uzębieniem i owinięcie się wokół niej własnym ciałem. Śmierć ofiary następuje najczęściej w wyniku topienia z racji tego, że wąż jest biernym łowcą. Najczęściej poluje leżąc w wodzie, czeka na ofiarę. Żywi się głównie rybami, ptakami i mniejszymi ssakami. Pyton ametystowy. Wąż znany głównie w Papui Nowej Gwinei, Indonezji, Australii, popularny wśród miłośników gadów, oficjalnie uznany za jednego z 6 największych węży na świecie. Mierzono go zarówno pod względem długości, jak i wagi i okazał się największym wężem z Australii. Obecnie posiada 4 podgatunki. Pyton tygrysi, gatunek węża z rodziny pytonów, jeden z największych gatunków pytonów świata, mniejszy jedynie od swojego krewnego, o którym opowiem, gatunek inwazyjny.
Ma silne i masywne ciało o obwodzie większym niż u do dorosłego mężczyzny. Dorosły osobnik potrafi stwarzać zagrożenie dla życia człowieka. Ubarwienie formy nominalnej węża stanowią jasno lub ciemnobrązowe, nieregularne, duże plamy. Istnieje szereg odmian barwnych tego węża. W niewoli żyje około 25 lat, maksymalnie 37. Złe warunki środowiskowe, nieprawidłowe żywienie i przebyte choroby znacznie wpływają na skrócenie długości życia. Żywi się ssakami, mszami, szczurami, królikami, aż po mniejsze ssaki. Generalnie zjada większość zwierząt, które uda mu się upolować. Na wolności atakuje także młode antylopy. Występuje zależnie od podgatunku zwykle na terenach mokradeł. Jest to gatunek chroniony międzynarodową konwencją. Pyton skalny. Duży wąż z Afryki subsaharyjskiej. Jest to jeden z 11 największych żyjących węży rodzaju pyton. Posiada dwa podgatunki. Jeden znajduje się w środkowej i zachodniej Afryce, a drugi w Afryce Południowej. Jest oczywiście największym wężem Afryki, jednym z 6 największych gatunków węży na świecie. Potrafi spokojnie przekroczyć 6 metrów długości. Pyton siatkowy. Gatunek węża z rodziny pytonów. Wąż ten bardzo dobrze pływa zarówno w rzekach, jak i w oceanach. Występuje w całej Azji Południowo-Wschodniej. Zamieszkuje również Filipiny i Indonezję. Jest gatunkiem typowo nizinnym, rzadko zapuszcza się wyższe partie terenu. Zamieszkuje wilgotne tereny leśne, a także tereny porośnięte krzeczastą roślinnością. Często spotykany nad brzegiem wód, nie boi się ludzi, często zaglądając do ich domostw i inwentarza. Dorasta do 10 metrów i potrafi ważyć ponad 100 kg. Jest jednym z najdłuższych żyjących gatunków węży. Największy osobnik, znaleziony w 1912 roku, mierzył niecałe 10 metrów, ale ważył 160 kg. Poluje na warany, ptaki, ssaki, posila się ssakami od szczura po sporą świnię domową. Istnieje udokumentowany przypadek pożarcia człowieka przez tego węża. Pyton birmański. Jeden z dwóch podgatunków pytona tygrysiego przez część systematyków podnoszony do rangi odrębnego gatunku. Występuje w południowo-wschodniej Azji, głównie w Birmie, Tajlandii, Laosie, Kambodży, Wietnamie oraz południowych w Chinach. Na jawie występuje znacznie mniejsza karłowata odmiana. Jeden z największych węży zazwyczaj osiąga długość 4 metrów, ale zdarzają się także ponad 5-metrowe. Ciemnoocentkowane plamy o atrakcyjnym wzorze, ubarwienie ciemniejsze niż u podgatunku występującego w Indiach. Żyje zazwyczaj w pobliżu wody. W hodowli popularne są również odmiany albinoskie. Anakonda zielona, gatunek węża z rodziny dusicieli, podrodziny Bidae. Znany także jako anakonda olbrzymia, zamieszkuje dorzecza Amazonki i Orinoco. Jeden z największych węży na świecie, ale nie najdłuższy. Choć większe rozmiary osiąga pyton siatkowy, anakondy są znacznie cięższe i mogą osiągać nawet 250 kg masy ciała. Przy średnicy zaledwie 30 cm i obwodzie metra. Samice są wyraźnie większe od samców. Samice sięgają średnio nie o 4,5 metra długości oraz ważą 70 kg. Samce sięgają 3 metrów, przy czym są znacznie szczuplejsze od samic. Bardzo rzadko spotkać można samicę mierzącą ponad 5 metrów i ważącą ponad 100 kg. Dorosłe anakondy żywią się tapirami, rybami, czasem jaguarami i kajmanami, a przede wszystkim kapibarami. Czają się na zdobycz wodzie lub w jej pobliżu, po czym znienacka atakują. Przytrzymują pyskiem i owijają się wokół ofiary, ściskając silnymi mięśniami, doprowadzają do zatrzymania krążenia krwi. Gdy zwierzę próbuje się wyrwać lub złapać oddech, wąż zaciska splot silniej. Po zabiciu nasuwają się na zdobycz, nie połykają, gdyż nie posiadają przełyku, zaczynają od głowy, pochłaniają ofiarę w całości. Po obfitym posiłku anakonda nie czuje głodu przez kilka tygodni, a bez szkody dla zdrowia może nie jeść przez wiele miesięcy. Przed okresem godu węże te zapadają w sen zimowy, choć de facto w tej części świata zima nie występuje. Podczas grudnia i stycznia opady są nieco mniejsze i anakondy chowają się do głębokich jezior, gdzie czerpią powietrze z wielkich pęcherzy powietrza. Samice odizolowane od samców mogą rozmnażać się bezstosunkowo.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!